Witajcie, drogie ryby, na czytaniu miłosnym, bo całkiem niedawno Wenus, planeta miłości, weszła w znak rak. A rak, jak wiemy, to jest znak bardzo uczuciowy, pełen empatii, otulenia, troski. I tak właśnie powinniśmy teraz patrzeć na nasze relacje. Bo jest to dobry czas, żeby coś zrozumieć, żeby popatrzeć na naszego partnera jak na człowieka, który ma przecież takie same problemy jak my, który czasami potrzebuje właśnie takiego otulenia, przytulenia. My też, będąc w relacjach przecież, często bywamy w różnych nastrojach i też chcielibyśmy usłyszeć jakieś dobre słowo, być przytulonym, bo taka chwila czułości jest bezcenna. A świadomość, że ten, kto stoi obok nas, ten nasz ukochany, potrzebuje troski, że ten nasz ukochany wie, że my jej potrzebujemy, jest taką wartością nadrzędną. I to pokazuje w tej waszej relacji, którą tworzycie, być może, którą zaczynacie tworzyć, być może ta wasza relacja wchodzi na jakiś wyższy poziom, bo jest tutaj karta spośród moich kart, karta wchodzenia w coś innego na wyższym levelu, na wyższym poziomie. To jest karta jelenia, który prowokuje nas do dużej uważności, do spojrzenia czemuś w głąb, spojrzeniu prosto w oczy, spojrzeniu prosto w duszę. Karta sprowokowana jest oczywiście moim snem, w którym pokazał mi się przepiękny jeleń, który właśnie przekraczał jakąś barierę. Zapraszał mnie, żebym weszła w głęboki las, ale z takim zaufaniem, żebym miała świadomość, że muszę przejść przez jakiś etap, żeby przejść jakieś doświadczenie, żeby się czegoś nauczyć i że to mnie jak gdyby nobilituje do dalszej drogi, do dalszych wyzwań, ale że z tego lasu wyjdę mądrzejsza, że wyjdę bardziej przygotowana na to, co będzie, że będę bardziej otwarta. I właśnie takie znaczenie ma ta karta, takiej dużej uważności i otwartości na wszystko, co przychodzi z zewnątrz, na wszystko, co mamy w sobie. Bo zobaczcie, wśród rogów pięknego poroża tego jelenia jest oko, które uważne jest na wszystko, co jest u naszego partnera, co jest w nas. Bo oczywiście to, co jest w nas, przekłada się oczywiście na całą relację. To, co mamy między nami, przekłada się na to, co jest u partnera. To jest przecież tak powiązane, tak ścisłe ze sobą. I miejmy też świadomość, że jeżeli my się rozwijamy, my wchodzimy właśnie na jakąś nową ścieżkę samorozwoju, my wchodzimy w głęboki las, to ten nasz partner idzie za nami. Albo to nasz partner właśnie jest na takim etapie, że chciałby się rozwijać. I my to zauważamy. I my jesteśmy prowokowani też do takiego właśnie rozwoju. Więc reasumując, karta oznacza wchodzenie na wyższy etap. Naszą otwartość na chęć poznawania tej naszej relacji w innej jakości. Oznacza taką naszą otwartość na wejście do tego ciemnego lasu, na jakieś doświadczenia, które sprowokują nas do samorozwoju, do rozwoju naszej relacji, do duchowego pobudzenia, do medytacji, do wyższych wibracji, do wzajemnego takiego rozpoznania się w sobie. W sobie jako my, i w sobie jako partnerzy, jako relacja. I teraz może popatrzmy na karty te partnerskie. Taka jest tutaj zasada w tym rozkładzie moim partnerskim, że lewa strona jest przeznaczona na karty partnera, prawa na wasze, drogie ryby, a to, co po środku, to jest to, co pomiędzy wami, czyli wasze problemy, ewentualnie rozwiązania tych problemów, to, co w przyszłości. I oczywiście nie jestem w stanie takim krótkim czytaniem odpowiedzieć na wszystkie wasze problemy,
bo to jest czytanie nieprecyzyjne. Jeżeli potrzebujecie, żeby dowiedzieć się czegoś o waszym partnerze, o waszej relacji, żeby rozwiązywać wasze problemy, żeby wam w tym pomóc, to zapraszam, piszcie do mnie maile, ja odpowiem takim czytaniem partnerskim, waszym osobistym. Ale wracając do naszego czytania, to po stronie partnera jest tutaj 8 denarów i rycerz mieczy. To tak wskazuje właśnie, że głównie u partnera jest chęć rozwoju, chęć pracy nad sobą, chęć w ogóle komunikacji pomiędzy wami, chęć takiego przepływu informacji, chęć dowiedzenia się czegoś, ponieważ u waszego partnera jest coś, jakaś tajemnica, której on sam u siebie nie umie rozwiązać. Wy raczej jesteście w tej relacji kimś, kto wiedzie prym, bo jesteście pokazani w karcie króla denarów. To jest już właśnie ten wyższy level. To właśnie wy, jak gdyby jesteście tym jeleniem, który prowadzi ten głęboki, ciemny las. Ale wasz partner jest bardzo gotowy, żeby współpracować, żeby pracować nad sobą, żeby dogonić was. Jest też bardzo zdeterminowany, jest jego celem, żeby właśnie wejść głęboko w siebie, żeby pokonać te swoje różne ograniczenia, swoje lęki, swoje strachy, żeby zbudować w jakiś sposób siebie na nowo, bo o takim głębokim wejrzeniu w siebie i pokonywaniu właśnie tych wszystkich lęków i ciemności, które się w sobie odkrywa, mówi karta księżyca, która też wyszła po stronie waszego partnera. To jest intuicyjność duża, to jest właśnie takie wnikliwe wpatrywanie się w siebie. To jest karta, która mówi o takim nakierowaniu do wewnątrz. Odkrywaniu w sobie wszelkich ciemności, blokad. Być może, drogie ryby, macie do czynienia z kimś znaków wodnych. Może to być rak, może to być skorpion, bo tutaj i karta tego księżyca wskazuje na to, że to może być rak. Macie tutaj też w wizerunku tej karty skorpiona. Potwierdzeniem tego skorpiona jest karta rycerza kielichów, który też wypadł po stronie waszego partnera. A rycerz kielichów w ogóle to jest właśnie taka chęć podarowania siebie, podarowania swojego serca. To jest otwartość uczuciowa, to jest zaangażowanie uczuciowe. Czyli pomimo, że tutaj na pewno są jakieś blokady i problemy, to po stronie waszego partnera jest duża chęć, żeby iść za wami, żeby was dogonić, żeby pracować nad tą relacją. Wziąwszy jeszcze pod uwagę karty tła, a jest to karta rydwanu i rycerza buław, być może, że w waszym partnerze jest też chęć zrobienia jakiegoś kroku do przodu, czegoś zdecydowanego, bo rycerz buław to jest ktoś, kto pędzi, nie bacząc na konsekwencje, jest podminowany właśnie ogniem, chęcią działania, kreatywności, a rydwan oznacza parcie do przodu, bardzo szybkie, bieg po sukces, więc być może jest taka energia w was, być może w waszym partnerze. A może tak być, że oboje macie na myśli jakieś kreatywne pójście naprzód, wykonanie jakiegoś ruchu, który o czymś zdecyduje. I być może też wokół was jest więcej męskiej energii niż jakiś jeden partner. To mamy tutaj trzech rycerzy. To jest rycerz buław, rycerz mieczy i jeszcze rycerz kielichów. Zobaczcie, że wokół was jest gorąco, coś się dzieje. To są aż trzy energie, każda z innego żywiołu, każda o innym temperamencie, każda inaczej działa, ale jak gdyby stymuluje was do zdecydowania się na coś, do być może wykonania jakiegoś wyboru,
bo u Was po Waszej stronie pojawiły się dwie karty i obie karty są takie same, z dwóch talii. To jest karta kochanków. Karta, która oznacza otwartość na partnerstwo, oznacza porozumienie, miłość, ale oznacza też wybór, dokonywanie wyboru. Więc być może, drogie ryby, będziecie w sytuacji, w której będziecie musiały właśnie takiego wyboru dokonać, zdecydować się na coś, odejść od czegoś, odwrócić się od czegoś, bo pomiędzy Waszym partnerem a Wami pokazała się karta 8 kielichów. To jest bardzo dojrzała karta, dojrzała energia właśnie pójścia naprzód, zostawiania za sobą tego, co już Was nie rozwija. Wchodzenie w ten ciemny las, który powoduje, że Wy macie jakieś nowe zadania przed sobą. Jest jeszcze karta 5 dysków pomiędzy Wami, która tutaj oznacza zmartwienie. Ja też traktuję tę kartę jako brak czegoś, jako tęsknotę, jako patrzenie brakiem, jako zauważanie, że czegoś nie macie. Być może właśnie, że przyjrzycie się tym ubiegającym się być może partnerom o Waszą wspólną relację. Być może istniejecie w jakiejś, z której chcecie odejść, bo właśnie czujecie, że Wasza droga jest gdzieś indziej, że powinnyście zmienić kierunek, bo macie właśnie deficyt czegoś. I chcecie rozwijać się w zupełnie innym kierunku, chcecie robić coś zupełnie innego, być może z kimś innym. I myślę, że jesteście w ogóle w takiej mocno dojrzałej pozycji, bo i karta 8 kielichów mówi o dojrzałości. I mówi też o takiej dojrzałości, o dojrzałym wyborze właśnie, karta króla denarów, który tutaj jest przedstawiony tak pięknie. Zobaczcie, to jest taka karta, w której jest decyzja o stałości, jest decyzja o przyjęciu kogoś. Być może ten król właśnie czeka na swoją królewnę, on ją obdarowuje czymś, on daje jej to poczucie bezpieczeństwa i stałości. Być może, jak mówię do kobiet, to właśnie wy, wybierając, będziecie wybierać takie poczucie bezpieczeństwa, będziecie chciały wreszcie być zaopiekowane, poczujecie się jak taka królewna, którą ten król wybrał. Bo często kobiety teraz muszą tak walczyć, tak o coś zabiegać, tak być aktywne, mają w sobie tyle energii męskiej i tak czasami chciałyby po prostu poczuć się kobietami w takiej otulającej energii. Być po prostu ukochane, ucałowane, przytulone, pocieszone. Być w energii księżyca, który oznacza właśnie taką energię żeńską, taką receptywność, takie przyjmowanie. A ci podwójni kochankowie po Waszej stronie, drogie ryby, oznaczają albo bliźnięta, które są blisko Was i być może na nie powinnyście zwrócić uwagę, albo oznaczają Waszą gotowość na partnerstwo. Być może właśnie dojrzałyście do tego, żeby już tak nie samodzielnie, nie tak pełne mocy jako kobiety, właśnie pełne takiej męskiej energii stwarzania, kreowania wszystkiego, wymyślania, tylko właśnie w takim spokoju, w takim poczuciu bezpieczeństwa, dać się przytulić, ponosić na rękach i mieć trochę świętego spokoju od tego całego zdobywania, organizowania. Być może będziecie, drogie ryby, miały taką okazję, takie być zaopiekowane gdzieś właśnie na jakimś wyjeździe, na urlopie, bo macie kartę rydwanu, która mówi o przemieszczaniu się, o wyjazdach, o podróżach, które właśnie mają jakiś konkretny cel,
które przy tym rycerzu buław oznaczają taką ognistość, taką namiętność. I w zasadzie niezależnie tutaj od płci, drogie ryby, ten najbliższy czas będzie czasem skierowanym na relacje. Będziecie o niej na pewno myśleć, będzie zajmować waszą głowę, wasze serca i wasze działania. Być może, że będziecie wybierać pomiędzy partnerami, być może, że będziecie dokonywać jakichś poważnych decyzji w waszym życiu, bo wielkie arkana to są bardzo poważne energie, które działają dużo dłużej, to wszystko ma większy i poważniejszy zasięg. Więc, drogie ryby, myślę, że ten najbliższy czas będzie takim czasem bardzo ważnym dla was, że zauważycie w tych relacjach, być może, w których dotąd byłyście, jakieś braki, od czegoś będziecie odchodzić, być może będziecie przekonywać waszego partnera do jakiegoś pójścia naprzód, do zmiany czegoś w sobie, żeby to wasze partnerstwo mogło się rozwijać, żebyście wy mogli się rozwijać. Wasz partner będzie chętny do współpracy, będzie pracował nad sobą. Być może, że wy będziecie dokonywać jakichś wyborów niekoniecznie dotyczących partnerstwa, ale tej energii tutaj takiej pomieszanej męskiej jest tyle, że myślę, że wielu z was będzie po prostu zmieniać partnera, zmieniać spojrzenie na swoje relacje, będzie po prostu bardzo szybko dojrzewać do poważnych decyzji. Ale niewątpliwie wasze decyzje będą bardzo mądre, będą słuszne, bo będą służyły waszemu rozwojowi osobistemu i pociągniecie w ten ciemny las, po te nowe doświadczenia, po tą nową drogę, pociągniecie swojego partnera i to będzie fajna przygoda. Najważniejsze, że będzie was rozwijać. A w tym wszystkim to jest niesamowite, że no właśnie to jest klucz chyba do takiego pięknego partnerstwa, kiedy oboje nawzajem stymulujecie się do wzajemnego rozwoju. I tego wam, drogie ryby, życzę na ten piękny czas dla was i do usłyszenia do następnego razu.